Otwórzcie swoje Biblię na pierwszej księdze Samuela, rozdział 30. Przejdę do historii, którą opowiadałem już kilka razy. Właściwie w zeszłym tygodniu wspomniałem znów, że dwoma największymi zabójcami w życiu Kościoła, w Kościele, dla wierzących jest nieprzebaczenie, uraza, a drugim jest niewiedza, jak sobie poradzić z rozczarowaniem i to, że na przykład nie mogę sobie poradzić z jakąś stratą. Postrzegam te dwa jako najbardziej destrukcyjne i szkodliwe rzeczy, z którymi boryka się każdy z nas, ponieważ stajemy w obliczu sytuacji, w których bardzo łatwo jest stać się zgorzkniałym. Styl życia w przebaczeniu jest bardzo ważny, niezbędny w tej walce. Natomiast ta druga rzecz jest bardzo podstępna, ponieważ dla mnie gorycz jest łatwiej rozpoznać. Łatwiej jest z nią walczyć, ponieważ wiem, że to wróg. Ale czasami spotykamy się z rozczarowaniem i wchodzimy w ten dół i myślimy, że to jest pokora, podczas gdy w rzeczywistości zaczynamy współpracować z niewiarą. Więc to niezwykle ważne, abyśmy się nauczyli, jak sobie z tym radzić. Więc dzisiaj zamierzam z wami pomówić o tej historii, która zainspirowała mnie jakieś 40 lat temu. Pamiętam, jako młody pastor musiałem się nauczyć tej lekcji, jak służyć samemu sobie. A historia, której bardziej będziemy się dzisiaj przyglądać, to historia, gdzie król Dawid rzeczywiście musiał umocnić siebie samego w Panu. Nie było nikogo innego, z kim mógłby przez to przejść. Więc za chwilę przeprowadzę was przez tę historię, ale wcześniej powiem to, że pamiętam, jako młody pastor byłem w pewnym sensie zmuszony do nauczenia się tego, czego nigdy wcześniej się nie nauczyłem, czyli w jaki sposób służyć samemu sobie. Dziwna część tego życia, które mamy z Panem, polega na tym, że są chwile, kiedy On faktycznie zaślepi oczy i ogłuszy uszy Twoich najbliższych przyjaciół na wołanie Twojego serca, aby postawić Cię w miejscu, gdzie nauczysz się służyć samemu sobie. A kiedy to robi, to nigdy dlatego, żeby Cię ukarać, ale dlatego, że wkrótce awansujesz. I musisz wiedzieć, jak służyć sobie w tym sezonie. Jeśli tego nie zrobisz, to nie będzie mógł Ci powierzyć takiej odpowiedzialności, jaką chciałby Ci dać. Mam zamiar dzisiaj mówić do ojców. Dzisiaj ich błogosławiliśmy, ponieważ dzisiaj jest Dzień Ojca. Ja podziwiam wszystkich ojców i was błogosławię. Ale za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z prawdą, którą dzisiaj również się zajmę, to dotyczy to zarówno ojców, jak i matki. Ale ma również zastosowanie niezależnie od stanu cywilnego czy grupy wiekowej. Ja naprawdę mam ogromny szacunek do ojców, jak i matek, zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj. Ale chciałbym również wyróżnić wpływ życia singli w naszym kościele, nie stawiając ich w sytuacji, w której myślą, że nie spełnią się w życiu, dopóki nie znajdą swojego męża czy żony lub dopóki nie będą mieli dzieci. Ponieważ to nieprawda. Absolutnie jest to nieprawdą. Honorujemy mamy i ojców i przywilej posiadania dzieci, ale czasami nieumyślnie odbieramy niesamowitą pozycję singlom, w jaką Bóg ich umieścił. W kościele, jak i w społeczeństwie. Bo to jest niesamowicie ważne miejsce wpływu. Przecież Jezus był singlem i radził sobie całkiem dobrze i wywierał wpływ na ludzi. Paweł, niektórzy myślą, że był żonaty. Jeśli był, jego żona spędziła całkiem dużo czasu sama, ponieważ on bardzo dużo podróżował. Więc niektórzy z najważniejszych ludzi w Piśmie Świętym nie byli w małżeństwie. Ważne jest to, abyśmy honorowali piękno małżeństwa, przywilej posiadania dzieci, ale również honorowali to, że ta sama łaska, która spoczęła na mnie, ponieważ jestem tatą, może również na pojedynczej osobie, jeśli chodzi o jej wpływ na kulturę i społeczeństwo. Niektórzy z najważniejszych ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, nigdy nie byli w małżeństwie, więc musimy zachować to w odpowiedniej perspektywie. Czy to jest jasne? Dobrze. To przejdźmy już do tej historii. Konferencja prorocza i uzdrowienia z udziałem Chucka Perry i Bena Armstrong z kościoła Bethel w Redding, Kalifornia, już 5 września. Ben nadzoruje służbę proroczą, a Chuck jest odpowiedzialny za pokoje uzdrowienia w kościele Bethel. W tym roku Ben będzie mówić o tym, jak interpretować wizje i sny, a Chuck o tym, jak żyć w zdrowiu ponadnaturalnym i jak modlić się skutecznie o chorych. Ben i Chuck przyjeżdżają ze swoimi zespołami, którzy również będą usługiwać podczas konferencji. Link do rejestracji znajdziesz w opisie tego wideo, a więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie www.shoreline.pl. Chciałbym dzisiaj mówić o Dawidzie i jego wojownikach.
Właściwie jest napisane w pierwszej księdze Samuela 22. Jeśli macie teraz otwarte Biblię, to jest to werset drugi. I zebrali się wokół niego wszyscy, którzy byli uciśnieni, wszyscy, którzy byli zadłużeni oraz wszyscy, którzy byli rozgoryczeni, a on stał się ich przywódcą. Chodziło o Dawida. Dawid był namaszczony na króla. Był przepowiedziany przez proroka Samuela. A o proroku Samuelu mówiło się to, że żadne z jego słów nie upadło na ziemię, czyli że nigdy się nie pomylił w swoim namaszczeniu proroczym. Kiedy Dawid był namaszczony i przepowiedziany jako król Izraela, skończył w domu Saula jako wielki wojownik. Saul był nim zachwycony, ponieważ był tak dobry w tym, co robił. On faktycznie oszczędził Izraelowi wielu wstydów. Dawid sam zabił Goliata, ale ludzie zaczęli wychwalać Dawida bardziej niż Saula, nawet w ten sposób, że kobiety śpiewały pieśni, że Saul zabił 1000, a Dawid 10 000. Więc zazdrość, która chwyciła serce Saula, skierowała go w stronę morderstwa i faktycznie żył, aby zabić i zniszczyć Dawida. Próbował go zabić i ścigał go przez, myślę, że było to około 10 do 13 lat. Dawid musiał teraz uciekać z domu Saula, więc to, co chcę teraz, żebyście zrobili, to chcę, żebyście sobie wyobrazili tego człowieka razem ze mną. Człowieka, który miał zostać królem i który prowadził Izrael do początku tego, co historycznie określa się mianem Złotego Wieku Izraela. Dawid i Salomon przeprowadzili Izrael do Złotego Wieku. Więc Dawid jest w domu Saula. Saul chce go zabić. Rzuca w niego włócznią i zaczyna go ścigać. Dawid ucieka i ukrywa się w jednym z miast Izraela. Ukrywa się wśród swoich braci. I teraz musicie to zrozumieć, że wszyscy go wychwalają, wszyscy go kochają. Ale kiedy Dawid zapytał Boga, czy oni zamierzają go wydać Saulowi, bo wiecie, czasami ludzie sprzedadzą cię, jeśli mogą z tego mieć jakąś korzyść. Judasz? Więc oni witają Dawida w tej społeczności, ale nadchodzi ten moment, w którym słyszą historię Saula przybywającego ze swoją armią, aby zabić Dawida. I Dawid mówi: Panie, czy oni mnie chcą wydać Saulowi? A Bóg mu odpowiada: tak. Więc on ucieka i faktycznie on przeprowadza się w końcu, aby żyć wśród Filistynów. Co jest ironią losu, ponieważ on zabił przecież Goliata, ich mistrza. Ale Filistyni byli nim tak zachwyceni, że dali mu miasto. Siklag. Jest to jedno z miast Filistynów. I Dawid wychodził nocą i szedł na wojnę z wrogami Filistynów, którzy również byli wrogami Izraela. Więc on wyruszał w nocy i jako zwycięski wojownik przynosił łupy. Miał tych wszystkich ludzi, było ich początkowo 400, ale myślę, że ostatecznie mogło być ich około 800. W pewnym momencie było ich na pewno 600. Więc tutaj mamy tych wojowników i oni zaczęli gromadzić się u Dawida. Były to osoby odrzucone przez społeczeństwo. To byli ci, których nikt nie chciał. I to był jego kościół. Więc oni zaczęli się gromadzić wokół niego. I tu jest Dawid, który został wyrzucony z domu Saula, został odrzucony przez Saula, zamieszkał wśród swoich braci, ma ze sobą swoich wojowników i Izrael, lud Boży, odrzuca Dawida. Więc został odrzucony w domu króla, jest odrzucony przez swoich braci i idzie, aby zamieszkać wśród Filistynów. I każdej nocy wyrusza na wojnę. Ale pewnego razu Filistyni wyruszali na wojnę z Izraelem, a Dawid miał wyruszyć na wojnę z Filistynami przeciwko Izraelowi. Władcy Filistynów nagle powiedzieli: o, nie ma mowy, abyśmy mu na to pozwolili, ponieważ on jest zbyt potężnym człowiekiem. W pewnym momencie mógłby zwrócić się przeciwko nam i cały Izrael mógłby go poprzeć i uczynić go królem. Nagle pojawił się ten strach nad Filistynami, więc Filistyni odrzucili Dawida. W tym momencie Dawid jest kształtowany na przywódcę przez ręce zwane odrzuceniem. I teraz posłuchajcie uważnie. Jezus nauczał tej zasady, że nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach. Innymi słowy, prorocy cieszą się szacunkiem wszędzie, z wyjątkiem swojego domu. Więc dlaczego Bóg każe nam wszystkim uczyć się posługi w swoim domu? Abyśmy nie byli zależni od oklasków, aby to było połączone z naszym celem. Więc tutaj mamy Dawida, który został odrzucony przez Saula. Potem zostaje odrzucony przez Izrael, a teraz przez Filistynów. Możesz mieć zły dzień, kiedy diabeł przynosi odrzucenie.
Więc Dawid i jego ludzie nie mogą spełnić swego celu, wyruszając na wojnę. Wracają do miasta, a gdy jadą tą drogą, patrzą w dół i widzą swoje miasto, które stoi w płomieniach. Widzą dym. A kiedy się zbliżają, zdają sobie sprawę, że Amalekici weszli i zabrali wszystko, co mieli. Każdą osobę, każdą żonę, każde dziecko. I miasto jest puste. I chciałbym, żebyście przeczytali ze mną teraz tę historię. Jest w pierwszym rozdziale Księgi Samuela, rozdział 30. Zacznijmy od wersetu pierwszego. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie przybyli do Siklag, Amalekici najechali już na południe i na Siklag. Zburzyli Siklag i spalili go ogniem. I zabrali do niewoli kobiety, które w nim były. Nikogo nie zabili, od najmniejszego aż do wielkiego, ale uprowadzili ich i odeszli swoją drogą. A gdy Dawid i jego ludzie przyszli do miasta, było ono spalone ogniem, a ich żony, synów i córki zabrano do niewoli. Wtedy Dawid i lud, który z nim był, podnieśli swój głos i płakali, aż im zabrakło sił do płaczu. Zabrano do niewoli także obie żony Dawida, Ahinoam, Izraelitkę, i Abigail, dawną żonę Nabala z Karmelu. I Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu, bo lud chciał go ukamienować. Dusza całego ludu bowiem była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swym Bogu. Werset 7. Wtedy Dawid powiedział do kapłana Abitara, syna Achimeleka, przynieś mi proszę efod. Efod to było narzędzie używane do określenia woli Bożej. On szukał wskazówek Pana. Przynieś mi proszę efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. I Dawid radził się Pana, pytając, czy mam ścigać to wojsko, czy je dogonię? Pan odpowiedział mu, ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz łup. O co tutaj chodzi? Ludzie Dawida, ci odrzuceni przez społeczeństwo, powiedzmy, że 600 z nich, dołączyło do Dawida. I w drugiej Księdze Samuela, rozdziale 23, mamy rozdział inny niż wszystkie rozdziały w Biblii, w którym podkreśla się z imienia niezwykłe osiągnięcia tych ludzi. Jeden z nich idzie na wojnę, jeden człowiek kontra 800 i zabija wszystkich 800. To był nadprzyrodzony dar. Nie lubię krwawych filmów, ale ten był obejrzał, bo tam była ta jedna osoba. Więc ja tam jestem. Jest coś niezwykłego w darze Bożym nad nim. Kontekst Starego Testamentu, jak wygląda wojna, jak wyglądało zwycięstwo, to coś było w tych wojownikach. Myślę, że było ich 33, tych kluczowych ludzi z tych 600, których wymieniono z imienia i nazwiska ze względu na ich osiągnięcia, ich niezwykłe, nadprzyrodzone przejawy siły i niezwykłych osiągnięć. Więc odrzuceni przez społeczeństwo ostatecznie stali się potężnymi wojownikami Dawida. I tak jak przeczytacie tę historię, to są cegiełki, z których zbudowano Królestwo Dawida. To są ludzie, którym powierzono niezwykłą odpowiedzialność. Zlecono im niezwykle wielkie zadanie dla bezpieczeństwa i dobra narodu izraelskiego. Izrael wkracza do tego złotego wieku i ci potężni wojownicy odegrali kluczową rolę w doprowadzeniu ich do miejsca zwycięstwa, triumfu i znaczenia. Ale pomiędzy ich głupotą, porażką, niemożnością osiągnięcia sukcesu w życiu, a ich ostatecznym zadaniem bycia cegiełkami królestwa, które reprezentowało samo niebo w sobie, pomiędzy tym był decydujący moment. I ten decydujący moment znajduje się tutaj, w rozdziale 30, w pierwszej księdze Samuela. Dawid był odrzucony przez Saula. Dawid był odrzucony przez Izrael. Dawid był odrzucony przez Filistynów, a teraz jest odrzucony przez chłopaków, którzy zawdzięczają mu życie. Trudno sobie wyobrazić, co ten król czuł. Przepowiedziano mu, że ma zostać królem. Nie wiem, co wy byście zrobili, ale ja wiem, co ja bym zrobił. Zacząłbym się zastanawiać, czy dobrze wszystko usłyszałem. Bo jeśli jest coś, co nie wygląda tak, jakby miało wyglądać, zapytałbym pana, czy faktycznie to się spełnia? Bo zaczynało to coraz bardziej i bardziej wyglądać tak, jakby to nie szło w dobrym kierunku.
Więc tutaj jest ten facet, który przeszedł przez tę serię odrzuceń. I nie mówimy tutaj, wiecie, o złym weekendzie. Nie mówimy o trudnym sezonie. Patrzymy na 13 lat. 13 lat bycia ściganym przez jakiegoś szaleńca. I ta ostatnia kropla była taka, że tych 600 mężczyzn, którzy byli z nim, zaczęli się zniechęcać. Ci, którzy kierowali się twoją wizją przez sezony, byli z tobą i przynosiło im to korzyść, ale teraz nie mogą sobie przypomnieć ani jednej dobrej rzeczy, jaka kiedykolwiek się wydarzyła. I zaczynają rozmawiać między sobą. Zabijmy Dawida. Dawid zostaje sam. I wiem, że jest to trudne do wyjaśnienia i zrozumienia, ponieważ 90% naszego życia polega na tym, że czerpiemy siłę od siebie nawzajem. 90% naszego życia. Wiecie, dowolna liczba. Duża część naszego życia polega na tym, że uczymy się, jak tworzyć wspólnotę, jak żyć jako ciało zależne od siebie nawzajem, szukając rady, modląc się, prorokując, otrzymując słowa prorocze. To jest nasze życie. Spędzamy to życie razem. Ale mamy ten mały kawałek czasu i to, co robię z tymi 10% mojego życia określa, jaki ciężar odpowiedzialności może mi dać Pan i mi zaufać. I w tych 10% sam Jezus zaślepi oczy i zagłuszy uszy twoich najbliższych przyjaciół na wołanie twojego serca, aby postawić się w sytuacji, w której musisz nauczyć się, jak służyć samemu sobie. I to nie w takim celu, aby zbudować niezależność, bo wszystko, co nas robi, ma na celu nas wzmocnić. Dawid chciał zbudować świątynię. To jest niesamowita historia. Bóg nic by do niego nie powiedział, niż wtedy, kiedy mówił przez Natana i Gada. Nie chciał, żeby się usamodzielnił w jego służbie dla Pana, ale żeby polegał na innych, na darach innych osób, które wypowiedzą właściwe słowo we właściwym czasie w jego życiu. I często Pan będzie ukrywał przed nami pewne sprawy, dopóki nie będziemy z właściwymi ludźmi. I wtedy pojawi się ten dotyk, ta modlitwa, to prorocze słowo, ten werset, cokolwiek by to nie było. Więc większość naszego życia jest taka, ale jest też ten mały kawałek, który mówi: okej, w porządku, zostałeś odrzucony tutaj, tutaj i tutaj. I teraz osoby, na których mogłeś najbardziej polegać, właśnie zwrócili się przeciwko tobie. Co robisz? Dawid wzmocnił się Panu. Pamiętam, że jako młody pastor musiałem się tego nauczyć. Czułem się zachęcony, kiedy w końcu przeczytałem tę historię w Piśmie Świętym i zobaczyłem, co było wymagane od Dawida. Nie daje nam to zarysu. Nie sądzę, że powinniśmy mieć z tego jakąkolwiek formułę, ale powinniśmy rozpoznać rodzaje rzeczy, które nas kształtują, które nas wzmacniają, na które powinniśmy spojrzeć tak, jakbyśmy spojrzeli wstecz na swoje życie i powiedzieć: o, pamiętam ten czas, kiedy doświadczyłem tego i rozmawiałem z Tobą, Boże. Ty do mnie prorokowałeś, dałeś mi to słowo i mówiłeś do mnie tutaj. I uczymy się dróg Pana, przeglądając nasze własne historie, kiedy nam czegoś brakowało, ale też kiedy byliśmy w obfitości, co spowodowało przełom. I dla mnie, przypomniałem to sobie i zauważyłem, że ilekroć mam kłopoty, ilekroć przechodzę przez rzeczy, na które po prostu nie mam odpowiedzi, nie wiem, co robić. Modlę się, wołam do Boga, poszczę, robię wszystko, co wiem, ale po prostu nie dostaję odpowiedzi. Nie ma przełomu. I nauczyłem się tego. Pamiętam konkretny sezon, tę konkretną koncepcję wzmacniania się w Panu. Jak to wyglądało? I do czego mnie to sprowadziło? To, że nagle rozświetliły mi się trzy rzeczy, które według mnie były dla mnie bardzo ważne. I szybko się do nich zwracam, kiedy mam jakiś trudny czas. Jako coś domyślnego, jako mój nawyk, bez konieczności myślenia o tym. Nie muszę tego opracowywać, ani wymyślać jakiejś strategii, nic planować. Po pierwsze, to idę do słowa. Otwieram słowo i czytam. Ludzie powiedzą: no dobrze, przeczytałem 10 rozdziałów i nic nie słyszałem dobrego. No dobrze, przeczytaj jeszcze 10. Modliłem się 2 godziny, no i nic się nie wydarzyło. To pomóż ci jeszcze 2 jutro. Zrób wszystko, co możesz. Ale nic się nie dzieje. Nie, właśnie się dzieje. Bo wiesz, nie może być tak, że doceniasz tylko te chwile, które są takie nagłe, wybuchowe, kiedy Bóg wkracza w twoje życie w taki sposób. Bo może być to subtelny zwrot, ale coś się dzieje. Ponieważ nie da się wystawić siebie na działanie serca i umysłu Boga i nie doświadczyć zmiany. Mnie się zdarzył ten moment, taki gromiący moment. I jest to moim ulubionym. Lubię nagłe zdarzenia, które Bóg mi daje. O wiele bardziej niż spowolnienia.
Ja po prostu muszę się dostosować do tych spowolnień, bo to teraz dla mnie norma, ale ja lubię, kiedy jest takie nagłe, wiecie, i wtedy, o tak, dziękuję, dziękuję, długo czekałem na to. Ludzie mówią, nie pamiętam, co czytałem ostatnio w Biblii. No okej, ja nie pamiętam, co jadłem na śniadanie w zeszły piątek, ale nadal mnie to odżywia. Nadal następuje to odżywianie, powolne spalanie, zmiana, kiedy odsłaniamy siebie. Więc to jest właśnie to, co robię. Ja właściwie czytałem ten werset dzisiaj rano, ten konkretny werset, którego potrzebuję w danej sytuacji, w której się znajduję. Po prostu przypominam sobie o zamyśle Pana, o sercu Pana. Wzmacniam siebie w Panu. I drugą rzeczą, którą robię, to uwielbienie. Jest w tym ta wolność, wybawienie, coś, co się dzieje w Jego obecności i czego nie możesz dostać nigdzie indziej i od kogokolwiek innego. Kiedyś, kiedy mieszkałem w Weaverville, bo my mieszkaliśmy za kościołem, to ja chodziłem tam z tyłu i chodziłem tam późno, w nocy. Po prostu wołałem do Boga, wołałem, krzyczałem godzinami, godzinami. Zajęło mi to trochę czasu, zanim się tego nauczyłem, ale były te chwile, kiedy modliłem się i nie mogłem wydostać się spod tej chmury. Nie wiem, czy to ma dla was sens, ale ja zrobiłbym wszystko. Pościłbym, modliłbym się, zrobiłbym wszystko, co wiedziałem, że muszę zrobić, ale ta chmura była ze mną, kiedy szedłem do kościoła i była ze mną tam godzinami i kiedy wyszedłem, też ze mną była. Ona była już moim przyjacielem. Wtedy coś odkryłem. Nie mogłem wymodlić czegoś spod tej chmury, ale mogłem wytańczyć to spod tej chmury. I o to chodzi właśnie. Tak, mój dzisiejszy taniec jest trochę inny niż mój taniec 40 lat temu. Mógłbym teraz stracić części ciała, gdybym to zrobił, tak jak wcześniej. Mogłem wykrzyczeć to z siebie. Innymi słowy, ta ciemna chmura, która wydawała się po prostu zasłaniać serce, myśli, emocje naszego życia. Czasami nie mogłem tego przemodlić. Ale jeśli podjąłem tę decyzję z radości, i to zabrzmi dla ciebie dziwnie, ale kiedy podjąłem decyzję z radości i zdecydowałem się wyrazić tę radość bez względu na to, że nie miałem powodu do radości, to wybuchło to w mgnieniu oka. To nie była godzina wojny. To było 3 minuty. I to było inne. To była czysta karta. To była inna gra. I nauczyłem się, ktokolwiek mógłby zawiesić głowę i powiedzieć, jesteś godzien. Łatwo jest zawiesić głowę, aby pozostać w pozycji uznania Bożej wartości, ale wciąż czuć się okropnie z powodu własnego życia i własnej sytuacji. Trudno jest się radować i pozostać w tym. Ciężko jest wierzyć w kłamstwa, kiedy wybierasz radość. Czasem ten wyraz radości, umyślny akt radości jest najszerszym sposobem na wydostanie się z tej chmury ucisku i trudności, ponieważ to jest wybór radości. A co to znaczy? Ja myślę, że czasami jest to największy wyraz wiary. Największy wyraz wiary. I trzecia rzecz, którą robię, i to brzmi prawie w pewnym sensie sprzecznie, ponieważ wzmacniam siebie, ale jest uzdrowienie we wspólnocie. I znów, 90% naszego życia polega na tym, że jeśli masz trudności, idziesz do swojego przyjaciela, wyznajesz, prosisz o pomoc, oni się modlą o ciebie, dają ci słowa, dzwonią do ciebie przez telefon, mówią, myślałem o tobie, mam dla ciebie fragment ze słowa. I to większość naszego życia. I to mi się podoba. Jestem za to wdzięczny i prawdopodobnie żyję dzisiaj, ponieważ to ogromna część mojego życia. Ale tu jest ta jedna część. Więc weź to, co powiem, w świetle wszystkiego, co właśnie powiedziałem. Czasami to ważne,
aby nie mówić ludziom wokół mnie, co jest nie tak. Ponieważ jeśli jesteś choć trochę do mnie podobny, to łatwo jest się uzależnić od skupiania uwagi na problemie. A nasza identyfikacja zaczyna stawać się problemem, z którym się spotykamy. Kto jest ślepym Bartymeuszem, kiedy zostanie uzdrowiony? Zaczynamy się identyfikować. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przemyśleliście, ale lubimy, jak ludzie myślą o nas, służą nam, pomagają nam. W porządku. To jest okej. Wszystkie niemowlęta tak dorastają. Wszystkie dwulatki lubią, kiedy cała rodzina im służy. Ale w pewnym momencie, gdy masz 20 lat i nadal brudzisz swoje pieluchy, to czas, aby dorosnąć. Po prostu poczułem inspirację. Więc tak serio, to jest bardzo ważne, że przez społeczność mam na myśli fakt, że spędzamy czas ze sobą. Nie muszę robić z mojego problemu powodu, dla którego pójdziemy na kawę. Pójdziemy na kawę, ponieważ cenię ciebie, a ty cenisz mnie. Spędzamy czas razem. Czy to jest dla was zrozumiałe? To, że oni nic nie wiedzą i dzielą się świadectwem, które akurat jest tą samą historią, która cię wyciąga. To nie, że oni próbują ci pomóc, oni po prostu żyją w Chrystusie, kochają cię. I to zapewnia to, co jest potrzebne, aby wyciągnąć ciebie z tej sytuacji. Wzmocnij się, weź odpowiedzialność za własne siły. Co stało się później? Dawid pyta Pana, czy powinienem ścigać tego wroga? Myślę, ja prawdopodobnie wyznałem to już wcześniej, ale myślę, że moją najczęstszą porażką w roli przywódcy i naśladowcy jako dziecka Boga jest to, że zbyt często zakładam, że wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje. Spójrzmy na to biblijnie. Dawid staje twarzą w twarz z wrogiem. Czy Bóg chce, żeby go pokonał? Oczywiście, że tak. Złą rzeczą byłoby stwierdzić, że to jest jego wola teraz. Zamiast tego Dawid zrobił bardzo mądrą rzecz, która działa się w kółko. Staje przed Panem z tym, co z łatwością mógłby założyć, że jest wolą Bożą. On staje przed Nim i pyta, Boże, czy powinienem ich gonić? A jeśli to zrobię, czy ich dogonię? A Pan mówi, tak, ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz łup. I oto część, którą musicie teraz złapać. Dawid nie jest niepewnym przywódcą. Powiedzmy, że jesteście ludźmi, którzy chcą mnie ukamienować. A ja jestem Dawidem. W porządku? No jestem troszeczkę zdenerwowany na was. Chcę tylko, żebyście to wiedzieli. Zastanawiam się, dlaczego. Dawid z łatwością mógł wykorzystać swoją pozycję. Czy mogę powiedzieć, że te sukcesy z tymi chłopakami przez te wszystkie lata z łatwością mógł to wykorzystać jako argumenty do rozmowy o tym, dlaczego zawdzięczają mu życie. Nie ma w tym nic wstydliwego, aby wzbudzić poczucie odwagi lub obowiązku pomocy Dawidowi w jego wizji. Nie ma w tym nic złego. Ale mamy Dawida, który umacnia się w Panu i mówi do kapłana, przynieś mi proszę efod. Staje przed Bogiem, Bóg mówi mu, co zrobić, a potem po prostu podchodzi do tych facetów, którzy mówią o zabiciu go i mówi, dajcie spokój, mamy żony i dzieci do wzięcia. No dalej. I słuchając bicie tego bębna Dawida, ci mężczyźni zaczynają zrzucać wszystkie te bzdury, o których myśleli i zaczynają maszerować zgodnie z rytmem tego bębna, ponieważ są z tego plemienia, a wizja Dawida, jego przywiązanie do prawdy wyciągnęła ich z depresji i poprowadziła do celu. I to ci ludzie, którzy zostali odrzuceni, stali się cegiełkami królestwa. Mieli decydujący moment, a decydującym momentem było to, czy zabijemy Dawida? Czy będziemy wykonywać jego zadanie? Ponieważ jego zadanie jest naszym zadaniem. Jest coś w boskim celu. Dzisiaj honorowaliśmy ojców. Ojców i matki. Ale w tym honorowaniu ojców są pewne rzeczy, które powinniśmy przekazywać i zaszczepiać w życiu naszych domowników.
Nawet jeśli jesteś singlem, masz grupę przyjaciół, wciąż możesz zrobić coś, aby przekazać to ludziom. I jedną rzeczą to tożsamość, a druga to cel. Trzecią to przeznaczenie. A czwartą rzeczą to świadomość nieograniczonych zasobów, ponieważ mamy dostęp do wszystkiego, co obiecał nam Bóg, abyśmy osiągnęli to, co nam przypisał. A wiele osób popada w depresję tylko dlatego, że nie odkryło swojego celu. Nie wiedzą, co mają robić. Ścigaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz łup. Uwielbiam tę historię z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że łatwo zapomnieć ten fakt, że Dawid został powołany na króla. Przechodzi przez najbardziej piekielne okoliczności, przez które możesz przejść jako przywódca. Przechodzi przez odrzucenie, kolejne odrzucenie. Radzi sobie z tym ostatnim wielkim rozczarowaniem, kiedy jego własni ludzie odwracają się przeciwko niemu. Radzi sobie z tym, przechodzi do tego miejsca, w którym odzyskuje wszystko i w następnej scenie zostaje królem. Bo w następnej scenie Saul umiera i on zostaje królem. Chciałbym zasugerować, że człowiek, którego Bóg chciał, aby przewodził Izraelowi, nie będzie rządził przez sukcesy lub porażki otaczających go ludzi. Saul, sukcesy Dawida, on nie mógł tego znieść. Inni przywódcy w historii Izraela nie mogli znieść niepowodzeń ludzi. Ale Dawid przeszedł teraz przez próbę swojego życia, przetrwał to. I wszystko zrobił to jako człowiek, który mimo wszystko szukał Pana. Wzmocnił się, odzyskał cel i poprowadził grupę ludzi do zwycięstwa. I w następnej scenie zostaje królem. Chciałbym zasugerować, że nauczenie się tego, jak służyć samemu sobie, jest kluczem do naszego kolejnego awansu. Proszę, powstańmy. Więc oto moja modlitwa, aby wszyscy w tej sali, każdy z nas, nauczył się na jeszcze wyższym poziomie tego, czym jest służenie samemu sobie. Jest ta cała bezinteresowność, ten cały bezinteresowny motyw w Kościele, który w rzeczywistości jest z natury antychrystem, w ogóle nie jest chrześcijański. Kiedy Paweł przynosił słowo do kościoła w Efezie, kiedy przynosił słowo do Tymoteusza, powiedział: czuwaj nad sobą i nad swoim nauczaniem. Kiedy rozmawiał ze starszymi w Efezie, patrz na siebie i na trzodę. On zawsze stawiał to uważaj na siebie na pierwszym miejscu. Dlaczego? Ponieważ nagle będziemy potrzebować tlenu i z sufitu spadnie maska. Najpierw zrzuć to na siebie, a potem na otaczających się ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jest coś w nauczeniu się, jak służyć sobie, co pozwala nam wydobyć to, co najlepsze z ludzi wokół nas. To właśnie do tego Bóg nas powołał. Wszystkich tutaj w tej sali, nieważne, czy masz 12 lat, czy więcej, wszyscy w tej sali otrzymali przywilej, aby nieść siły innym ludziom. Więc Ojcze, modlę się, aby ta łaska wdarła się w nasze życie w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie znaliśmy. I żebyś pomógł nam pamiętać i podkreślać rzeczy przydatne i niezbędne do budowania siły w naszym życiu. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Jeszcze nie słyszałeś o Szkole Ponadnaturalnej Służby, tutaj jest wyświetlony baner. Mamy już za dosłownie miesiąc, tak? Za miesiąc zaczynamy Szkołę Ponadnaturalnej Służby. Przyjeżdża Ben Armstrong, to jest pastor nadzorujący służbę proroczą w Bethel, ale również dyrektor pokoju uzdrowienia, całej służby uzdrowienia w kościele Bethel, Chuck Perry, człowiek, który doświadczył niesamowitych cudów. Ja go osobiście poznałem, w tamtym roku też był u nas i widzieliśmy, jak Bóg go używał. A więc dołącz do nas, to nie jest jakaś zwykła konferencja, to jest szkoła. Na tej szkole otrzymasz materiały, otrzymasz wyposażenie, będziesz miał możliwość
uczyć się, ale również praktykować i to będzie aktywowało dary duchowe, które Bóg umieszcza w Kościele, więc dołącz do nas, zarejestruj się już dziś, dlatego że liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli jesteś zbudowany wykładami z Kościoła Betel i chciałbyś wspierać finansowo dalsze tłumaczenia, możesz dokonać wpłaty na poniższe konto z dopiskiem Tłumaczenia Betel.